Witam Was serdecznie. Zanim zniknie wraz z nowym dodatkiem, chciałabym Wam pokazać sposób, jak zdobyć parę egzotyków w części rajdu Lewiatana. Ta droga to tak naprawdę szansa na zdobycie katalizatora do broni Telesto, bodajże jest to 15% szansy. Jeśli jeszcze nie graliście rajdu na Lewiatanie, to warto chociaż zobaczyć trochę tej rozgrywki. Jednak uprzedzam, że jest ona bardzo ciężka, jeśli chodzi o poruszanie się, i bardzo ciemna. Warto więc rozjaśnić monitory, jeśli biegniemy pierwszy raz. Wróciliśmy do rajdu Telesto ze względu na egzotyki, które prawdopodobnie, jeśli przytrzymamy do nowego dodatku, mogą one dać nam nowe egzotyki. I uprzedzam, że najlepiej skacze się na niej na Warlocku lub Tytanie. Niestety Tytan usunął mi się po migracji systemu z Blizzarda do Steama i jestem w stanie poprawnie pokazać tylko na Warlocku. Rozgrywkę gramy solo lub w grupie i nie jest ona długa, jeśli gramy ją poprawnie i bezbłędnie. Zaczynamy od ustawienia naszej głównej mocy. Musi to być ogień. Wybieramy górne drzewo ognia oraz szybowanie boczne. Następnie zakładamy skrzydła Świętego Świtu, jest to konieczne. Jeśli nie mamy w naszej szafce, wybieramy go z kolekcji. Ważne, by nasza postać miała 100 mobilności, więc tak ustawiamy nasze właściwości ubioru, by tą wartość uzyskać, zarówno Warlock czy Tytan. Na mojej postaci skacze z około 70 mobilności. Jeśli chodzi o Tytana, pokazuję tu na niepełnym przykładzie przyjaciela, polecane są buty Nieokiełznany Lew oraz również wybieramy moc ognia, górne drzewo. Jednak jeśli chodzi o skok, to wybieramy nie ten środkowy, tylko ten ostatni. Jak również Tytan lepiej sobie radzi skacząc z mieczem, jeśli gra na to pozwoli. Będę używać tutaj słowo dash. Chodzi tu o szybowanie w locie, które z automatu powinno być przypisane do literki X na klawiaturze. Jeśli nie, zobaczcie sobie w ustawieniach w grze, jak wygląda to w Waszej rozgrywce. A więc zaczynamy. Klikamy na planetę Nessus, następnie z dołu wybieramy Lewiatana, kolejno wybieramy Lewiatan Pożeracz Światów po lewej stronie. Zmieniamy rozgrywkę z normalnej na prestiż. By móc uczestniczyć w tej rozgrywce, musimy mieć założone bronie wymagane w danym tygodniu. By wiedzieć, jakie one są, klikamy na ikonkę nad nazwą Lewiatan Najazd z menu wyboru na prestiż i zakładamy konkretne bronie. Podczas mojego nagrywania w tym tygodniu był 2 razy karabin automatyczny i dowolna broń ciężka. Jeśli nie mamy tej broni przy sobie, po prostu wybieramy je z menu z naszej kolekcji, wykupujemy i zakładamy. Nie walczymy, one są potrzebne tylko i wyłącznie do wejścia do najazdu. Po pojawieniu się na mapie udajemy się do drzwi, które same się otworzą. Biegniemy w prawo i skaczemy po rurze na dół i udajemy się w kolejny korytarz. Całą rozgrywkę staramy się grać na spokojnie. To bardzo pułapkowa wersja gry. Następnie skaczemy w otwartą dziurę z klapą po lewej stronie. Biegniemy w dół i skaczemy przez ruszające się koła. Następnie dobiegamy do pomieszczenia z poruszającymi się jasnymi ścianami. Trzymamy klawisz W do przodu. Gdy ten ciąg nas wyrzuci do następnego pomieszczenia, spadamy do wysokości nad prawą rurą. Następnie naciskamy spację i daszujemy. To znaczy, musimy dolecieć na wystającą część bramy po prawej stronie u góry. Uwaga, nie możemy dotknąć tutaj podłogi. Wtedy rozgrywkę musimy zrestartować. Więc, gdy spadamy na dół, naciskamy spację, by skoczyć, trzymając dalej klawisz W. Gdy nasza postać nie może dolecieć, klikamy klawisz X, to znaczy daszujemy. Klikamy raz lub 2 razy, by dolecieć do tego miejsca. Kolejna część jest bardzo ciemna. Próbowałam maksymalnie rozjaśnić ten moment na filmie. Gdy mamy gotowy granat, zjadamy go, trzymając długo przycisk X i następnie schodzimy w bok z tego miejsca, gdzie wylądowaliśmy, wchodząc lekko w dół i szparkę. I jest to jeden z najtrudniejszych momentów w grze i wymaga on lekkiej praktyki. Wchodząc przez szparkę, musimy od razu skoczyć w lewo na takie półokrągłe zawijasy i po nich skakać do góry, używając spacji i daszowania, czyli używając naszego X, aż staniemy na płaskiej górze metalu. Jeśli spadniemy tutaj na podłogę, musimy zresetować grę.
To znaczy, wracamy na orbitę, ponownie wybieramy Lewiatan i Prestige i obok napisu Prestige jest taki znaczek, który przytrzymują literką F, by zresetować. Jeśli spadniemy na podłogę, usłyszymy dźwięk otwierania drzwi oraz napis. Ten dźwięk jest jeszcze ok, bo podczas skakania słyszymy ten dźwięk. Jeśli jednak zobaczymy dodatkowo ten napis "Ucieknij z komory", znaczy, że zrobiliśmy błąd. Następnie z naszej płaskiej powierzchni musimy skoczyć w górę po prawej stronie. Są dwie możliwości. Albo skaczemy na wystający kołek naprzeciwko i następnie do góry w ciemną szparkę. Tam delikatnie widać kolor niebieskiego i daszujemy, by dostać się w to miejsce. Albo bezpośrednio skaczemy do góry w prawo. Polecam tu poczekać na odnowienie się granatu i daszowania, by utrzymać się dłużej w powietrzu. Gdy znajdziemy się w kolejnej szparce, czekamy ponownie na granat i naszą pełną moc. Musimy dostać się na wierzchołek naprzeciwko, z wierzchołka dostajemy się na platformę na wprost, do tego ponownie używamy naszej pełnej mocy i granatu, lecimy daszując, naciskając klawisz X. Następnie kolejno na platformę w prawo i na wprost. Za każdym razem czekamy tutaj na granat lub supermoc. Następnie wydostajemy się z platform, skacząc do ściany z podłogą. Biegniemy do dziury w podłodze. Jeśli zrobiliśmy tę część poprawnie, klapa będzie otwarta. Jeśli dotknęliśmy podłogi, skacząc na bramę albo podczas skakania na wierzchołek, wtedy klapa będzie zamknięta i musimy zresetować grę, resetując przyciskiem obok napisu Prestige. Gdy klapa jest otwarta, skaczemy w nią. Ciąg pierwszy ciągnie nas na dół, później wypycha nas do góry. Gdy będziemy u góry, musimy skoczyć w korytarz przed samą górą z taką półeczką. Jeśli grawitacja nam na to nie pozwoli i walczymy z powietrzem, staramy się wtedy skoczyć na boczną półkę i następnie w korytarz. By to zrobić, połykamy ponownie granat i daszujemy skacząc. Kolejno biegniemy na wprost. Usłyszymy dźwięk. Gdy słyszymy ten dźwięk, to znaczy, że zabija nas fala. By przejść tą część rozgrywki, zaraz po usłyszeniu dźwięku i zobaczeniu fali, biegniemy na wprost w takie osłonięte ścianami kwadraty. Czekamy w nich na kolejną falę. Gdy nadejdzie kolejna fala, słyszymy ten dźwięk, widzimy błysk, biegniemy po rurach do kolejnego kwadratu, aż wydostaniemy się z tego pomieszczenia.
i została nam ostatnia część rozgrywki. Polega ona na spadaniu. Podczas spadania widzimy obręcze w powietrzu. Jest ich bodajże 7. Zawsze latamy we trzech, więc jest łatwiej je zlokalizować, gdy jeden leci z prawej strony, drugi leci z lewej. Bynajmniej, musimy przelecieć przez te obręcze. Obręcz, którą przelecieliśmy, zmieni kolor na niebieską. Tą, której jeszcze nie, będzie dalej czerwona. Słabo widać te kolory, a obręcze są pochowane, więc spadając na dół staramy się korygować nasz lot. Widoczne dla nas obręcze. Na końcu jest platforma, na której lądujemy. Gdy nie mamy wszystkich obręcz, spadamy po prostu na dół, zabijamy się i lecimy ponownie, wybierając czerwone obręcze, których jeszcze nie przelecieliśmy. Gdy wszystkie je zaznaczymy, lądujemy na platformie i pojawi nam się skrzynia, z której wypada egzotyk oraz jest szansa na wypadnięcie katalizatora Telesto. Można otworzyć skrzynię raz na tydzień bądź trzema różnymi postaciami w tygodniu. Mam nadzieję, że przyda Wam się ten poradnik. Wiem, że jest dość trudny, jeśli chodzi o poruszanie się i wymaga lekkiej praktyki na początku. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia.